Pięknie. Ale relaksik na jawie to jest to. Nie tylko zapieprzanie CBR-ką, ale też relaksik na jawie. No, koniec jazdy. Już pojeździłem. Kurde, bana jedzie. Daleko odjechałem. Co tu się kurde stało? Aha, kranika nie odkręciłem. Jest, już myślałem, że jakiś problem. Najpierw jadę zatankować. Dobra, teraz mogę się na spokojnie przywitać. Witam wszystkich serdecznie, na jawie jadę. O, światło nie włączyłem. Tak mówiłem w ostatnim motovlogu, że będą teraz motovlogi na temat. No jeszcze nie teraz się okazało. A dlaczego? Bo dostałem wiadomość na fanpage'u na Facebooku od widza, który powiedział, że świetnie mi to wychodzi, te motovlogi, jak na luzie sobie gadam i nagrywam. No dlatego dzisiaj też będę nagrywać na luzie. I żebyście wiedzieli właśnie, że bardzo cenię sobie, jak ktoś do mnie pisze i jakieś tam rady mi daje, czy tam pisze, co by chciał obejrzeć, jakby to w jego oczach wyglądało, co by można polepszyć. Bardzo fajne z waszej strony. Będzie pewnie pogawędka z tym panem, bo zawsze mnie zaczepia, jak podjeżdżam jawą. Także witam w vlogu na luzie. Jak ktoś jeszcze nie wie, jaki ten olej leje, bo co opublikuję jakiś film na jawie, to mnie się pytają, jaki olej tam lejesz do mieszanki. Pokrowiec. O, pokażę wam niezbędnik kierowcy jawy. Klucz do świec, świeca. I tu jest olej. Wlewam setkę oleju. Trawol do kosiarek. I wleję tak. O, kiedyś mi ta zawleczka wleciała. I dopiero na filmiku w komentarzach napisali mi ludzie, że mi wleciała. To się skapnąłem. Dzień dobry. Tak 5,5 litra. Setka takiego oleju do kosiarek JAW 350S. Kiedyś wam pokażę, jak można odpalić jawę, jak klucza zapomnicie do stacyjki. Nie jest trudno odpalić, także jak gdzieś się ją zostawia, zawsze jak gdzieś zostawiam, to blokuje kierownicę. Blokada kierownicy jest tutaj, taki zamek choćby do piwnicy. No blokuje, nie? No bo wszystkim odpalicie ją. Ogień. Hajsy się wypłaci i na przegląd pojadę, bo to kurde. W końcu jeszcze mi na lawetę ściągną ten motor. Jak będzie wiecie jak jest. Jak jest uparty gliniarz z Beverly Hills, to może nawet powiedzieć, że panie laweta przyjedzie potem motocykl na parking policyjny, bo stwierdzam, że jego stan techniczny jest zły i nie możesz pan jeździć piękną jawą. Może tak być. O, to by było smutne. Jadę zrobić ten przegląd. Taka ciekawostka, nie? Mandatów na motocyklu nie zdarza mi się dostać, ale kurczę, ostatnio dostałem list od coś tam kurde Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, coś takiego. No ja nie mogę, czajcie, że mi zrobili kurde
zdjęcie z jakiegoś fotorapida CM na drodze 94, jak jechałem nagrywać Q&A, te pytania i odpowiedzi do Rapsztyna w miejscowości Bolesław. Cyknęli mi niby fotę, no ale przyszedł do mnie list. No i kurczę, zdjęcia tam nie ma. No i teraz nie wiem, jak to. O, jest motocyklista. To jak tak może być? To oni sobie mogli to napisać i ubzdurać, że mi zrobili zdjęcie. Ja chcę zobaczyć zdjęcie, nie? Nie przysłali mi zdjęcia. No i co teraz? Mieliście takie sytuacje, no nie ma zdjęcia, no to co ja mam im wierzyć na słowo, że to mi zrobili zdjęcie? A może sobie ubzdurali, nie? Nie przysłali mi zdjęcia po prostu. Banda złodziei polskich decydentów. Kurde, z drogi śledzie, bo Jawa jedzie. Jademy tędy, kurde, bo tu zawsze coś się dzieje. O, ile ludzi. Siemanko! No i kurde, dostałem ile? 100 zł mandatu, 4 punkty. Na 70 jechałem 95 na godzinę. Kurde. No spoko, zapłacę ten mandat, ale całkiem możliwe, że przekroczyłem tą prędkość. Wiecie, co jest najgorsze? Że jakie to jest chamskie. Ja nawet nie wiem, kiedy mi zrobiono to zdjęcie. To jest dopiero największe chamstwo. To nie, że nie patrzyłem się dokładnie tam na znaki, na drogę, tylko gdzieś w krzaczorach to chyba mi z takiego trójnoga strzeliło. I trochę to jest niesprawiedliwe, bo chciałbym wiedzieć tak, w jakim dokładnie miejscu zostało zrobione zdjęcie, chciałbym wiedzieć. Z jakiego urządzenia dokładnie, bo kurde, bo wpisałem w Google'ach te nazwy urządzenia, no to różne. Różne pokazują się obrazki. No sam nie wiem, kurde, który. Kurde, się wystraszyłem. No i nie wiem, czy faktycznie mi zrobili pomiar w takim miejscu, bo wiecie, musi być dokonywany w miejscu, gdzie był znak chyba D3, on się nazywa. Taki niebieski, że kontrola prędkości na odcinku ileś tam. I w ogóle jestem wkurzony, bo nie dostałem zdjęcia. Mandat by chcieli dać, a pamiątkowego zdjęcia nie dadzą, nie? Nieładnie. To chcę przynajmniej za tą stówkę mieć fajne pamiątkowe zdjęcie. A jestem ciekaw, jak na tym przeglądzie będzie. A doświadczenia z przeglądami mam różne. Nieraz było tak, że się przyjeżdżało i tylko diagnosta sprawdził numer ramy i tyle. A raz było tak, że na przykład z tą moją CBR-ką, że nie dostałem podbitego przeglądu, bo mu się moje lampy z przodu nie podobały. Powiedział, że to nie są Europe, from Europe, brother, tylko from England. To jest trójeczka. Kurde, panie, jeszcze czwórka. Jak to idzie? No to ciekawe właśnie, jak będzie z tym przeglądem. No ale do czego się ma tutaj doczepić? To, że tam gdzieś cieknie ten olej, ta mieszanka. To jest, kurde, 25-letni motocykl, to one tak mają.
że zawsze coś tam gdzie nie gdzie cieknie. Mam nadzieję, że do tego się nie dowali, tylko tego się w sumie boję. Zresztą powiem mu, że ten motocykl więcej stoi niż jeździ, bo to jest tylko zabytek w przyszłym roku. Możliwe, że będzie rejestrowany na zabytek, na zielonych, na żółtych blachach. To jest po prostu wtedy, to będzie wtedy, kurde, szacun na mieście. Żółte blachy, nie? Klasiko. I będzie przegląd dożywotni i będzie spokój. Chciałbym, żeby to szybko poszło, kurczę, bo chcę jeszcze pojeździć i ponagrywać. O kurczę, co tu jest? Sąd rejonowy. A to nie, to tam nie chcę. Mam nadzieję, że nigdy tam nie będę. Ole, odwalili, kurde, z czego to? Z granitu. To kurde, mają rozmach z kurczybyki. Za nasze pieniądze państwowe. Wyjazd z drugiej strony jest w miast. Dzień dobry. Dobry. Klasykiem na przegląd. Wychodzi. Można? Jasne. I po przeglądzie, szybka piłka. Takie klasyki przechodzą bez problemu przeglądy. Takie igły. I no wjechałem i od razu. O, jawa, wow, super, jaki stan. Yeah. No to gdzie by tutaj skoczyć, żeby pozdrowić moich ukochanych widzów? Przejedziemy się dobry kawałek, żeby coś też pośmigać. Ale zaraz go wyprzedzę. Ja nie będę zajechać za dziadkiem. Jeszcze mu w dupę wjadę. O, słabe hamulce. Wolę jechać tak, żeby nikogo przede mną nie było. Dzisiaj był dylemat, jak do garaży wszedłem, bo wszedłem z nastawieniem CBR-ką, pojeżdżę, bo kurczę, jawą, no niby miałem tą jawą ciągle nagrywać, ale mówię, kurde, przeglądu nie ma, nie za bardzo, a nie będzie czasu, żeby ten przegląd załatwić, a okazało się, że hopsiu, szybko załatwiłem. Mały komunikat dla moich widzów. Jeżeli ktoś w okolicy ma taką jawę 350 TS lub inną 350, taki fajny klasyk, i chciałby się spotkać, pośmigać razem, jakieś fotki wspólne porobić, pogadać o starych motorkach, to kurczę, piszcie, bo ile razy już tak miałem, że właśnie ktoś mi pisał, też jestem Adam, właśnie, ktoś mi tak pisał, też jestem Adam, też jestem z Rudy Śląskiej i też mam 350 TS-kę. No i tak się, kurczę, ten już później nie odzywał za bardzo. Mam nadzieję, że się jeszcze odezwie. A, jeszcze małe nawiązanie do takiego pytania. I to nie raz, ile to się, kurczę, powtarza te pytanie. Ale ktoś napisał takie coś. Może to głupie pytanie, ale ile ta jawa ma VMAX? No to głupie pytanie, to prawda. Ja napisałem na żartu, że 299 i więcej licznikiem wskazuje. Takie rzeczy tylko lubię odpierdalać, ktoś napisał. W sumie prawda. No ale... Kurczę, już kiedyś o tym mówiłem, że to nie jest sprzęt do zapieprzania, to jest do pyrkania sobie 50-60 na godzinę, maksimum 80. To nie jest sprzęt, żeby go katować. To nie jest CBR-ka, żeby ją katować, no. CBR-ką można, no ale tu... Panie, to ma taką wartość, taki zabytek. Takie motocykle mają wartości tyle, ile zależy od człowieka w ogóle, ile jest w stanie za niego dać. Tu już nie ma wartości rynkowej, tu już jest wartość, kurczę, jak to jest pięknie, tu już jest taka wartość, ile kto ceni coś takiego pięknego. Ten motocykl ma już 25 lat, w przyszłym roku 26 lat. No
mało to nie jest. Przyznajcie. 26-letni motocykl, starszy ode mnie, jeżdży na motocyklu starszym ode mnie. No jak tu jest ładnie, ale tu zatrzymywać się nie można. Walnąłbym tu w fotę. Mam nadzieję, że w niedzielę na mnie zagłosujecie, nie? Motorem do Sejmu. Na bambusowej R1-ce. Obiecuję tak, wszystkie bambusowe R1-ki dla każdego. Tańsze paliwo, w ogóle obniżyć ceny motocykli i w ogóle tor na motocyklowy na miarę MotoGP, żeby MotoGP w Polsce też mogło się odbywać. Obiecuję! Zagłosujcie na mnie, a zrobię was w konia jak wszyscy inni politycy. Ale obiecuję! Wjedziemy sobie na Starganiec. Oj, coś zaczyna przerywać. Coś mi przerwało. Pewnie zaś się zadupcyła świeca, bo zadupconą ostatnio miałem świecę i... Ale dobrze, że wziąłem klucz do świec i świecę zapasową. Jak coś to wymienię. Jesień, ludzie, a wy siedzicie w domu i płaczecie. Płaczecie, że koniec sezonu. Mike płacze. Mike to w ogóle płacze, że w ogóle mu nie wyszedł ten sezon. No w sumie trochę mało. Mało go było w internetach. Także przyznam, Mike, że trochę cię mało było. Kto tam jeszcze płacze? No płaczą ludzie, kurczę. Chyba Bednar coś tam płakał. A, Kasku pisał, że ostatnia nagrywka w tym sezonie. Nie, ja tam nic nie deklaruję, bo... Co, napisz ostatnia nagrywka w tym sezonie, a... A jeszcze będzie super pogoda, nie? To są moje tajne akta. Lista, czarna lista. Lista najlepszych... moich widzów, którzy pomagają mi dojść do większego grona odbiorców. No ułatwiają mi, nie? Bo udostępniają moje posty na Facebooku. I z tymi postami jest tak, że właśnie duża zasługa jest wasza, jeżeli udostępniacie, jeżeli polubiacie posty, to szybciej się rozwija wszystko, szybciej się rozwija i to mój kanał na YouTubie i Facebook tak samo, bo coraz więcej ludzi obserwuje i widzi to, co robię. Także z tego same dobre rzeczy i fajnie, jakbyście częściej ten udostępniali moje posty. No ja nie jestem w stanie każdemu jakiś tam kurczę prezent czy nie wiadomo co, przynajmniej podziękować mogę, ale kto wie, może coś kiedyś takiego myślałem nawet, że mógłbym wymyślić coś takiego, że dla najbardziej aktywnego Facebookowicza na przykład koszulkę. Ale to jest w planach. Właśnie, nazwiska osób, które udostępniły mój post. Świętowałem, cieszyłem się z tego, że na moim kanale YouTube jest już 13 tysięcy widzów. Wow. Wow, powiem wam, wow. Także pozdrawiam serdecznie. No i teraz będzie wiązanka. No to lecimy. Pozdrowienia dla Damian Łoboda, Konrad Kondzisław Warzocha, Arek Tuchowski, Cezariusz Gangrena Malinowski, Gangrena pozdro dla ciebie, Kacper Przedziński? Kurde, no przepraszam. Ale na was grałem tutaj trochę. Kamil Sawiak, Krzysztof Pesz, Marcin Ziarnik, Łukasz Woszczyzna, Lesław Cezary, Justyna Zajdel, czyli Moto Justyna, pozdrowienia dla Moto Justyny, Kacper Kuna, Marcin Rafiński, Filip Seremak,
Siwa Motovlog, pozdrowienia dla Siwy, dla Siwej, dla Siwy. Artur Kamiński, Marcin Piekarek, Konrad Rejman, Maszyny PRL-u, to tu jest fanpage Maszyny PRL-u, Adam Lesik, Oskar, Mateusz Wenerski, Paweł Woźnica, Rafał Bogusz, Norbert Lekki, Brian Dzik Pentucci, Jakub Decybel, Julian Kunicki, Andrzej Pietruszczak, Wojciech Radwan, Jamroży Marcin, Karol Kazanowski, Radek Kortas, Daniel Juzak, Max Kotlarczyk, Klaus Józef Litke, tak, Dominik Pukarski, Piotr Kowalski, już mam oczopląs od tych wszystkich nazwisk. Michał Pinicki, Sebastian Dłubalski, Ryszard Szczepański, motocyklista, Rafał, Piotr Krzysztof Rawa, Czesław Dobosz, Nie jeździ szybciej niż twój anius już potrafi latać, czyli fanpage, Damian Wiercioch, Paweł Pril, Arkadiusz Obara, Jakub Kompanowski, Boszu Motovlog, Daniel Dobosz, Piotr Stefan, Mateusz Milewski, Patryk Szablewski, Piotr Dera, Ilona Miśkowiec, Jarek Budnik, Krzysztof Oldman, Paweł Jontas, Łukasz Pietraszewski, to już prawie koniec, Jakub Słowikowski, Markus Motovlog i Szymon Czerwiec. I około 100 innych widzów, do których niestety nie wiem, kto udostępnił, bo nie macie, macie w swoich, na swoich profilach na Facebooku takie ustawienia prywatności, że możecie udostępnić, ale osoba, od której udostępniacie post, nie wie, że to wy udostępniliście ten post. No, no i niestety, no tylko tyle mi Facebook wskazał, że tyle osób udostępniło, znaczy napisało, tam pisało, że 200 osób udostępniło post, no ale no z tego to widzicie, no nie wiem ile tutaj jest, 60? No, także no tak to wygląda. No ale wielkie dzięki dla wszystkich, którzy udostępnili ten post, nawet jak was tutaj nie wspomniałem, to wam serdecznie dziękuję. Odjeżdżamy. Patrzcie ile liści. Super. Jesienny deszcz liściowy. Może jakiś temat poruszę jeszcze podczas jazdy do domku. Zobaczymy, jak będzie wena, to będzie, jak nie to czerpię radość z jazdy. Kurde, jakiś Boguś. Bogusie jeżdżą. Dawaj Jawa, tutaj nas puszczają. Już się więcej nie rozgadam, no kurczę, już nie będę na siłę coś tam gadał. Trzymajcie się ciepło, bo kurczę zaczyna piździeć. I nie płaczcie, że koniec sezonu, twardym trzeba być, jeździcie. Zobaczycie jak długo ja będę jeździć. Ja wam pokażę ile trwa sezon. Sezon nigdy się nie kończy, taka jest prawda. No, także na razie, trzymajcie się, cześć.